Siemano, siemano, cześć i czołem, witam serdecznie widza na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzień dobry, kłaniam się nisko, aż po pas. Tak chciałem powiedzieć, widzowie. Tak więc witam was na kolejnym odcinku. Ogólnie tak, jestem w tym momencie na Palionowie 2.0. Ale patrzę sobie normalnie przez okno i patrzcie to. Patrzcie, co tu się pozmieniało. Ja, widzowie, nie byłem na tym serwerze od kilku dni. I teraz ja wam wytłumaczę, jak wygląda sytuacja. Ponieważ dla was to ja tak naprawdę tutaj jeszcze wczoraj byłem. Ale filmy, które nagrywałem, były nagrywane na zapas. A ostatnie kilka dni nie miałem totalnie internetu w domu. I dobrze, że miałem te filmy nagrane na zapas, bo gdybym tego nie miał nagranego, to byś nie było odcinku. Więc widzowie, cieszcie się, że są takie odcinki, że ten... A ja tutaj sobie wracam z powrotem, patrzę, wychodzę na balkon, a tutaj jakaś ścieżka. O, patrzcie, Milki, jak idzie. Halo, halo! Halo, halo! Co tam słychać? Witam. Jest bardzo ważna sprawa. No to jak bardzo ważna sprawa, zapraszam do domu na herbatę. O, herbatę, serio? Nie ma herbaty w Minecrafcie. Nie umiem. Nie umiem w herbatę. A ty... O, bardzo ważne pytanie do ciebie. Ale ja umiem, czekaj, ja zrobię herbatę. No to dawaj. Dawaj, zrób herbatę w Minecraft. Jesteś gotowy? No. Czekaj, dobra. Więc tak, aby zrobić herbatę, to potrzebujemy oczywiście wodę i zioło. Zioła. Emilia, dobra, wszystko okay. wiemy, dobra. I czyli... się takie i takie. Okej, to taka... Widzisz, to jest herbata, możesz się napić jak chcesz. Bardzo dziękuję. Muszę to jeszcze połączyć. Ale dobra, ja mam do ciebie ważne pytanie, kawa czy herbata? Kurde, no powiem ci, że to zależy. Od czego? Bo bardzo lubię smak kawy, takiej latte na przykład, wiesz, takiej dobrze zrobionej, ale jednocześnie często piję kawę po to, żeby być pobudzona, więc wiesz, szybka, czarna kawka, jazda z tematem, bez cukru, ale też kurde, lubię herbatę, no. Ciężko mi wybrać. Czyli nie wiesz, która dla ciebie lepsza. Nie, uwielbiam. A jakbyś, ale dobra, ale to nie, jesteś zmuszona, musisz wybrać jedną rzecz do końca życia, którą będziesz pić, kawa albo herbata, którą wybierasz. No to herbata, bo lubię pić wieczorami, codziennie piję herbatę, więc herbata. Ja chyba a wieczorami tak raczej kawy nie mogę wybrać. Ja chyba też bym tak wybrał, ale wybrałbym tak dlatego, że herbata to jakby... Czy yerba jest herbatą? Chyba tak. Można to chyba zaliczyć, nie? No, a ona ma właściwości pobudzające, że ma kofeinę jakby i tak dalej, więc jakby dałoby się zastąpić kawę. Dobra, nieważne. Zrobiłeś mi yerbę kiedyś? Ja nie umiem. Znaczy ja mam takie coś do zrobienia, ja zrobiłem sobie yerbę i ja właśnie chcę zrobić ostatnie podejście, chcę zrobić kolejne, bo wtedy zrobiłem i mi no nie podeszło, ale to dlatego, że ja wtedy bardzo dużo słodziłem herbaty wszystkie, a teraz ja na przykład czarną kawę piję, więc jestem zahartowany w boju, czyli bez cukru. Zapraszasz mnie na... Za yerbę? Herbatę? Zapraszam cię na yerbę. Jej, dobra, to przyjadę. dobra, widzowie, odcinki z tego oczywiście na kanale Filip Szybka. Okay. Dobra, słuchaj. Ty nie słuchaj. Słucham. Chodź. Dobra. Na górę, rozumiesz? Bo nikt nie może nas w ogóle widzieć, bo tata hejtera jest na serwerze, Ale on nie wie, gdzie jest Palionowo 2.0. Słuchaj mnie. Ogólnie to sprawa wygląda tak, zostałam porwana. Czy będzie ci to przeszkadzać, jak będę rozmawiać z tobą z wycelowaną bronią? Tak, będzie mi to przeszkadzać. Zostałam porwana, słyszysz mnie? A tak? Okay. Serio, przez mamę hejtera. A wiesz co? A ja jestem biedny. Słuchaj, zostałam porwana przez mamę hejtera. Rozumiesz? Ten dom zbudowali kosmici. No kurde, ty mi musisz wysłuchać. Popatrz, bo sprawa wygląda następująco. Ogólnie to ja stwierdziłam, że no trzeba coś... A, w ogóle ja muszę zacząć od początku. Spotkałam się z Dave'em. Okej. Okay. To zmienia postać rzeczy. Teraz rozumiem, dlaczego jesteś porwana. No i słuchaj. Porwana... Spotkałam się z Dave'em. Jesteś porwana w emocjach. Spotkałam się z Dave'em i poszłam do taty hejtera. Tata hejtera był mega wkurzony i kazał zabić mi mamę hejtera. No więc wiesz, jakby jest problem, więc ja stwierdziłam, że po prostu... Aha, jesteś porwana, bo nie wiesz co robić. Tak, będę udawać, że mama hejtera porwała Milki, rozumiesz? I to ma sens totalnie. Ty nie jesteś porwana, tylko jesteś rozdarta. Trochę tak, no. Jak Kordian. Zaczęło się robić za bardzo politechniko-humanistycznie. O nie, tylko nie po technikach humanistycznych. Dobra, słuchaj, ale... Co się, nie mogę się śmiać, za bardzo bawi politechnika humanistyczna. Powaga, no. Powaga. Czyli jesteś rozdarta. Tak. Dobra, co mogę z tym zrobić?
Jak mogę ci pomóc? Musisz zrobić coś, żeby, wiesz, tata hejtera jeszcze bardziej uwierzył w to, że faktycznie jestem porwana, więc na przykład... Ale ty jesteś rozdarta, nie porwana, już to ustaliliśmy. Jestem porwana i musisz... Ale przez kogo ty jesteś porwana? No przez mamę hejtera! Przecież ty jesteś mamą hejtera. No wiem! I to właśnie jest całe clue tego wszystkiego. Aha, czyli że po prostu sama siebie porwałaś. Dokładnie. Mogę... czekaj, to kto kogo porwał? Mama hejtera porwała Milki. Mama hejtera porwała Milki. Zobacz, z perspektywy taty hejtera, mama hejtera, czyli jego była żona, porwała jego ulubienicę, rozumiesz? Jego żonę. Nie, ulubienicę. Jego dziewczynę. No przestań tak mówić. Dobra, no to słuchaj, mogę zaproponować w takim razie, że porozmawiam z mamą hejtera, żeby cię wypuściła. No i Jezus, naprawdę nie jasny deal. Myślę, że to jest dobry deal. Nie, no słuchaj, patrz. Obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, żeby cię wypuściła. Przestań, proszę. Dobra, to co mam zrobić? No pójść tam do Palionowa na przykład i, nie wiem, rozwiesić tabliczki, że poszukujesz Milki. A, że jesteś zagubiona. Tak, że poszukiwania Milki, coś że takiego, że potrzebujesz, rozumiesz? Mentora życiowego, bo jesteś zagubiona. Tak, dokładnie, właśnie o to chodzi. I kiedy posprzątasz tutaj te rzeczy? Bo popatrz, jak ja nie posprzątam, patrz, chodź, zobacz. Stań sobie w tym miejscu i popatrz sobie na ten krajobraz. Czy widzisz coś poza łóżkiem, co jest czerwone? No nie, właśnie, łóżko jest wyjątkowe. I właśnie dlatego ono tutaj musi być, bo ono dopełnia, prawda... Przeproś. Nie. Dobra, czyli co mam zrobić? Strzelić w ciebie? Nie, nie! Dostałaś? Nie. Jak to jest możliwe? Gdzie ty idziesz? Co to za Among Us? Nie wiem, sus trochę. Trochę sus? Nie. No. Dobra, czyli co? Czyli mam rozwiesić kartki wszędzie, że jesteś rozdarta. Tak, że jestem rozdarta. Dziwne, dziwne bardzo. No. Co ty robisz? Możesz przestać we mnie wymierzać. Ale ja nie wierzę w ciebie. No cały czas... Coś jakby... ni chmur nie ma, a jest jednak, prawda, pochmurnie. Tak więc, widzowie, mamy zadanie do zrobienia. No ty sobie zadanie robisz, jaja. Dobra, idę rozwiesić te kartki. Przyjdę powiedzieć, jak mi poszło. Dobra, ja tam nie mogę iść. No przestań we mnie uderzać, ja tam nie mogę iść, więc idź. Ja tutaj na siebie czekam. Dobra, to czekaj. Daj na mnie. Znać. A masz jakieś tabliczki? No, a dobra, mam. No, nie mam. Mam. Dam sobie radę. Już, dzięki. Dzięki. Jak coś, to ja dodałam minecarty i są minecarty. Co to zdałaś? No minecarty, wózki tam, do tunelu. A, co? Czyli mogę nie się przejechać? Zdać. Możesz się przejechać. Jadę! O, ogień! Dobra, do zobaczenia potem, elo. Dobra, widzowie, lecimy. I są minecarty. Wiecie dlaczego mine? Bo Minecraft. Tak to działa, widzowie. Dobra, uwaga. Puh, poszło! Dobra, ale Energylandia, świetna zabawa przez cały dzień. Dobra, zobaczymy, jak długo będziemy jechać. Uwaga, patrzę na godzinę. Jest godzina, nie wiem, która, bo mój zegarek tak dziwnie to pokazuje, że nie wiem, ale jakoś, czekajcie, 15.27. Nagrywam 15.27. I o ile tam będę? Nie wiem, zajmie nam to Ej, dobra, to się... Nie no, dobra, idzie na pewno szybciej niż z buta, na pewno. Też rzadkowo nie muszę myśleć nad tym, co... Aha, stanąłem w miejscu. Aha! No to niezła kolejka, że na zakręcie się to zatrzymuje, aha. No to mega. To super to Emilia zrobiła, naprawdę. Pogratulować. Będę musiał jej powiedzieć, że... A wiecie dlaczego tak się stało? Przez ten design. Przez to, że tutaj jest ta luka. Dlatego to się stało, na 100%. 100%, bo gdyby tu normalnie było, to by się tu nie zatrzymało. Po prostu to jest to... Te schody blokują, na pewno, tak to działa. Ej, dobra, i teraz pytanie, co tu się wydarzy? Okej, ja pojadę w lewo. No to dobrze. To dobrze, bo jakbym... O, czemu tu jest minecart kolejny? Czemu tu się coś pali? Dobra, i się wózek mi zatrzymał. Znowu. Bo tu jakiś inny był. Dobra, już idę z buta. Z buta jest szybciej, widzowie. Ta kolejka się nie nadaje do niczego. No nie, i co, ten wózek wróci? Nie wróci. Oho, chciał wrócić, nie dał rady. Dobra, ale muszę go popchnąć. Niech tam jedzie. Dobra, poszedł. Jak przeciąg. Dobra, i lecimy. W takim razie musimy rozwiesić kartki o tym, że Milki jest porwana. Czy nam się to uda? Mam nadzieję, że nam się to uda. Mamy do rozwieszenia, uwaga, 30. Dokładnie 30 mamy tabliczek do rozwieszenia. Mam nadzieję, że nam się to uda. Chociaż nie wiem, czy w ogóle rozwiesimy tyle, bo w sumie to po co. Dobra, zróbmy może po prostu tak, że na drzewach. Uwaga, tu. Milki zaginęła.
dobra, coś takiego, taką informację dajemy. Dobra, ja to będę musiał napisać tyle razy, to jest niesamowite. Dobra, tu dajmy. Milki zaginęła. Dobra, mamy kolejne. Milki zaginęła, dobra, świetnie. Teraz tu, dajmy tak. Milki zaginęła. Kto znajdzie? Nagroda. Dobra. Tak pokracznie napis. O nie, tutaj tabliczka nie może być, tutaj nie widać. Dobra, lecimy dalej. I teraz tak, mam nadzieję, że nigdzie tutaj tych hejtera nie spotkam. A w razie czego, to mam nadzieję, że powiem, że dobrze robię. Milki zaginęła. Dobra, robimy taką tabliczkę, dobra, świetnie. Teraz lecimy tutaj dalej, teraz tu. Milki zaginęła. Ja nie wiem, ile razy to napiszę jeszcze dzisiaj, ale czuję, że będzie mi się to po nosach śniło. Dobra, tu. O Boże, już nie umiem. Milki zaginęła. Dobra, musicie się widzowie policzyć, ile razy ja w tym odcinku powiem słowo. O nie, tam jest tata hejtera. O nie, trzeba uważać. Ile razy powiem dzisiaj Milki, to trzeba. Dobra, tu zostawmy. Milki zaginęła. Dobra. Dobra, kolejna tabliczka. Dobra, tata hejtera. Kurczę, dobra, muszę uważać, muszę tu przejść bokiem, bo jak on mnie zobaczy tam, to mamy lipę. Ale koło ratusza muszę zostawić koło ratusza tabliczkę. Nie może być, że nie, dobra, on tam sobie siedzi na spokojnie. Dobra. Milki zaginęła. Dobra, kolejna tabliczka, świetnie. O, tu jest jakaś tablica ogłoszeń. Milki zaginęła. Dobra, on musi się dowiedzieć o tym, że Milki zaginęła, więc to muszę tutaj zostawić, dobra. Niech on tam siedzi. Dobra, dobra, chyba mnie nie widzi. Dobra, szybko tu, dobra, teraz idziemy w centrum. 7 tabliczek mi zostało. Chociaż powinienem więcej, ale dobra, tutaj jeszcze. Milki zaginęła. Ojej, no już mi się, już mi automatycznie palce idą. Już po prostu, nieważne co. Już po prostu, już pamięć mięśniowa w palcach jest, się odezwała. Ja teraz nieważne co, to mi się, napiszę to. Dobra, tu. Milki zaginęła. Dobra, widzicie, jak mi to szybko idzie? Niesamowite. Dobra, możemy tu pójść i teraz jeszcze dajmy tu. Milki zaginęła. Dobra, okej, okay, to taki niezły troll robimy. Bardzo mi się to podoba, ja lubię takie trolle robić. Tu, Milki zaginęła. Mega fajnie, kolejna tabliczka. Dobra, zostało mi... O Boże, jeszcze mi zostało 16 teoretycznie tabliczek, które mógłbym dać, ale nie wiem, czy jest sens tyle rozwieszać, bo już tutaj naprawdę co kawałek dałem to. Możemy tu jeszcze koło Dave'a domu dać, bo on jeszcze nie wie, że Milki zaginęła. Milki zaginęła. Dobra, mamy, świetnie, super. Dobra, te róże, nie wiem po co tu są te róże dalej. O, możemy w tą stronę jakby ktoś szedł, żeby tutaj było widać. Milki zaginęła. Dobra, kolejna tabliczka. Dobra, już wracam tu, gdzie byłem. O, trzeba dać pod domem Milki, to też trzeba zrobić. Tam musi ktoś wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Musi Milki, żeby Milki wiedziała, że zaginęła. Żeby przypadkiem nie umknęło to jej uwadze. Milki zaginęła. O, nie, bezły. Zaginęła. Dobra, mamy, dobra, świetnie. Na altance imienia mu również musi być, widzowie. Ojeny, jakie piękne wspomnienia. Może kiedyś Milki jeszcze tu przyjdzie i zamuczy. Dobra, tu mamy, Milki zaginęła, świetnie. O, koło szkoły, żeby dzieci wiedziały, że Milki zaginęła. Tak jest, bo to w końcu dużo... Jaki strumień! Gdzie strumyk płynie z wolna, tam Milki zaginęła. Milki zaginęła. Dobra, mamy kolejną tabliczkę na strumyku. Dobra, teraz tu jest autobus szkolny. Oczywiście, że na autobusie szkolnym Milki zaginęła. No już zaginęła. Dobra, już mi się teraz palce mi się plączą w drugą stronę. O, tu jest jakaś tablica ogłoszeń jeszcze. Może tutaj jeszcze zostawimy. Dobra, a więc tak. Tu Milki. Milki zaginęła. O, już mi się źle pisze. Zaginęła. Dobra, już trudno, bez E, ale nie chce mi się. Dobra, i w szkole również, tu, nad szkołą. Nad szkołą trzeba napisać, że Milki zaginęła. Dobra, mamy to. Dobra, 8 tabliczek mi zostało. Więcej nie rozwieszam, bo to już jest naprawdę na każdym kroku. Niepotrzebnie totalnie. Więc rozwiesiliśmy na połowie palionowa, albo prawie na całym, można by rzec. Dobra, lecę tutaj do góry. Wracam już z powrotem. Nie chcę wracać tym minecartem, bo przecież to jest mordęga. To jedzie tak wolno i się jeszcze zatrzymuje na zakrętach. To nie. Lecimy do Milki powiedzieć, że misja wykonana. Nikt mnie nie zauważył, jesteśmy uratowani. Uwaga, lądujemy. Dobra, wylądowałem pięknie na jej balkonie. Normalnie. I teraz robimy tu. Jesteśmy w środku chaty. Pyk, pyk. W hacjencie tak zwanej. O, ona sobie tam gdzieś jest. Dobra, no to ja w takim razie wychodzę. Stąd czy tu jest napisane, aby wejść, powiedz... O, nie. Aha, o, nie. Aby wejść... Wejść... Musisz wejść. O, dzień dobry. Rozumiem, co to ma być. Aby wejść, musisz wyjść. Mm-hmm. To jest takie motto. Po prostu, aha, bo wiesz, nie da się dwa razy wejść. Nie da się dwa razy wejść. No nie da. Trzeba wyjść.
No. Chcesz zobaczyć? No, chcę zobaczyć, ale ja ci powiem, że dokonałem misji. I udało mi się, rozwiesiłem. Co mam zobaczyć? Idziemy. Serio? Tajemnica, popatrz. Wow! Dobra, a mogę ci też powiedzieć coś? Ale nie będzie ci przykro, jak to powiem. Nie. Ten design się zepsuł. I wagon się zatrzymuje na zakręcie. A jak ja jechałam, to mi się nie zatrzymał. Dobra, i teraz sprawdzamy, czy nie ukradłeś przypadkiem troszkę zielonego. Jest, dobra, nie ukradłeś. Nie. Uczy się. No. Dobra. Wykonałem misję. Rozwiesiłem wszędzie informację o tym, że zaginęłaś. Okej, okay, bardzo dziękuję. Już mi się po nocach będzie śniło to, że zaginęłaś. Mhm. Możesz posadzić tą sadzonkę? Czemu niszczysz? I to wkurza, bo to brzydkie. Co jest brzydkie? Co jest brzydkie? Nie chcę, żeby te drzewa tu rosły. Te drzewa są najpiękniejsze, one mają najfajniejsze drewno. No to brzydkie. Nie są brzydkie, są fajne, eleganckie. Odaj mi tą sadzonkę. To jest poza tym obok mojego domu, będzie tu rosło to, co ja będę chciał i tu tak chcę, żeby rosły świerki. Świerki mi się podobają. Nie lubisz świerków? Nie. A jak święta są, to co masz w domu? Sztuczną pewnie, co? Jodła, no to ważne, że jodła, bo nie była głodna. Dobra, słuchaj, nieważne, ja lecę na chatę, wykonałem swoją misję, zmęczony jestem jak nie wiem co. Bardzo fajna ścieżka, nie wiem dlaczego tutaj tak wybiorczo do tego podeszłaś, gdzie no, tutaj jest że tak... No, że ona się tak kończy powoli, bo nie miałam pomysłu, żeby tak fajnie zrobić. No dobra, niech będzie, zaakceptuję, możemy... Dziękuję. Może być, dobra, wykonałem misję, może być przelew blikiem, czym się?